W pierwszych latach XXI wieku, kiedy rząd Leszka Millera przygotowuje Polskę do wejścia do Unii Europejskiej, partia Giertycha urządza się przy prawej ścianie polskiej sceny politycznej. Obok przejawów homofobii w agendzie LPR-u jest walka z aborcją. Należy bronić życia od momentu poczęcia. Od poczęcia do naturalnej śmierci. I sprzeciw wobec integracji Polski z Europą. O niepodległość Polski żeśmy walczyli, nie Europy. Za te i inne wypowiedzi, które przytoczymy za chwilę, Giertych przeprosi 20 lat później. Sprzeciw wobec wejścia Polski do Unii był moim największym błędem. A ówczesną niechęć do Unii Giertych argumentuje dziś obawą przed ideologizacją. Tym, że Unia będzie państwom członkowskim narzucać swoje rozwiązania ideologiczne. Urną będzie. Przed referendum w 2003 roku, kiedy rząd i większość opozycji namawia do głosowania za wejściem do Unii. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Tylko Giertych prowadzi agresywną, antyunijną kampanię. Negocjacje rządu RP sprowadzają się do marszu, szybkiego marszu na kolana. Wejście Polski do Unii Europejskiej przyniesie nam więcej strat niż korzyści. Dlatego sądzę, że społeczeństwo po prostu tego nie zaakceptuje. Tu akurat Giertych się myli. Polacy decydują, że chcą do Europy. I choć lider LPR-u oficjalnie się z tego nie cieszy, z wejścia Polski do Unii Europejskiej nie cieszymy, to właśnie wejście do Unii dolewa jego partii politycznego paliwa. Zapraszam na wieczór wyborczy TVN24. W pierwszych wyborach do Europarlamentu w 2004 roku LPR osiąga spektakularny sukces. To jest największe zaskoczenie. Liga Polskich Rodzin 16% głosów. Z 16% poparcia zajmuje drugie miejsce. To był absolutny szok na polskiej scenie politycznej. Dlatego, że wszystkim się wydawało, że Polacy tak bardzo chcą do tej Europy. A tu wszedł Giertych i jego ludzie, którzy od początku deklarowali się jako eurosceptycy. I na bazie tego wyniku do Parlamentu Europejskiego, on dalej poprowadził swoją karierę polityczną. I to prosto do rządu, bo przypomnijmy, rok później, w 2005 roku, wybory parlamentarne wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Wszystko wskazuje na to, że wygraliśmy te wybory. Ale wbrew oczekiwaniom, PiS nie dogaduje się w sprawie koalicji z Platformą Obywatelską. Państwo odmawiacie podjęcia normalnych rokowań. W związku z tym PiS postanowił budować większość. Sięgnął najpierw po samoobronę. No i próbował rozbić Ligę Polskich Rodzin. Udało mu się wytobić kilku posłów. Tak mi dopomóż Bóg. Rafał Wiechecki, który w koalicyjnym rządzie dostaje tekę ministra gospodarki morskiej, zdradza kulisy powstania koalicji z PiS-em. I były ogromne naciski, żeby Liga Polskich Rodzin weszła do koalicji. Naciski ze strony? Naciski ze strony elektoratu, ze strony różnych środowisk, które tworzyły Ligę Polskich Rodzin. Ten rdzeń, który my tworzyliśmy, czyli osoby związane z Ruchem Narodowym, z Młodzieżą Polską, nie chciał koalicji. Tej niechęci jednak nie widać wtedy w oficjalnych wypowiedziach Giertycha. Świetnym prezydentem Polski jest pan Lech Kaczyński. Sądzę, że bardzo dobrym premierem będzie Jarosław Kaczyński. Ciam ciowatość. Zupełnie w innym tonie Giertych mówi wtedy o Donaldzie Tusku i jego partii. Kompletna ciamcia-lamcia. Nic nie znacząca. Donald Tusk chciałby robić mniej więcej to samo, co Jarosław Kaczyński, tylko żeby to on był. Uznał, że to jest szansa dla Ligi Polskich Rodzin, że to jest szansa dla niego osobiście wejść do rządu. W koalicyjnym rządzie z PiS-em i Samoobroną Giertych zostaje wicepremierem i ministrem edukacji. Roman Giertych na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra edukacji narodowej. Był fatalnym ministrem edukacji, dosyć przerażającym wręcz. Ocenia Jakub Bierzyński, politolog i specjalista od wizerunku medialnego polityków. To było dosyć szokujące, jego zmiany, listy lektur. Transatlantyk przeczytałem dopiero dwa miesiące temu i byłem przerażony. Dyskusja wokół wprowadzenia ocen z religii na świadectwach szkolnych. Jako element stwarzający większą powagę tego przedmiotu. Jednoznaczna ingerencja ideologiczna w szkołę. Nie będzie propagandy homoseksualnej w polskich szkołach. To po raz pierwszy się stało w historii wolnej Polski i autorem tego był Roman Giertych. Pokazał Jarosławowi Kaczyńskiemu, że przez system edukacji możemy stworzyć całe pokolenie ludzi, którzy będą myśleli zgodnie z pewnym konserwatywno-prawicowym kanonem wartości. Gdyby miał dłużej szansę być w tym ministerstwie,
przeprowadziłby takie zmiany, jakie Czarnek przeprowadził prawie 20 lat później. My oświaty, bez indoktrynacji! I dlatego był pierwszym ministrem edukacji, przeciw któremu protestowali wszyscy. Uczniowie, studenci, rodzice i nauczyciele. Domaga się odwołania ze stanowiska ministra edukacji pana Romana Giertycha. Ja się bałem trochę jako nauczyciel. Moja suwerenność i moja swoboda jako nauczyciela została zabrana i wtedy zacząłem się burzyć. Przeciwko Giertychowi protestuje wtedy m.in. Marcin Józefaciuk, początkujący nauczyciel angielskiego w łódzkim gimnazjum, który nie ukrywa swojej seksualnej orientacji. I co pan myśli? Pan jako człowiek, jako gej, ma pan takiego przełożonego? Ja się nigdy nie ukrywałem. To był ten moment, kiedy pomyślałem, że powinienem się zacząć ukrywać. To było gigantycznym dla mnie i szokiem, i stresem, że nagle, zaraz ktoś zabroni mi wykonywania mojego zawodu. Dziś Józefaciuk i Giertych są kolegami z klubu. W wyborach 15 października obaj dostali się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Gdyby ktoś panu te 20 lat temu powiedział, że razem z Romanem Giertychem będziecie na jednych listach do Sejmu. Nie uwierzyłbym.